Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was moje włosy, który niedawno pojawił się na kanale jeden z blogerek, tutaj Wam podam linka. Bardzo spodobał mi się tak, więc postanowiłam go sobie zapożyczyć. Stwierdziłam, że może spodoba Wam się temat tego, jak pielęgnuję, czy myję oraz co robię z moimi włosami, dlatego też macie oto ten film. Zaczynajmy! Może na samym początku powiem Wam, co nie są moich włosach. Ja mam włosy, które są dość cienkie, ale puszyste i lubią się puszyć. Jeżeli suszę je suszarką, strasznie się elektryzują. Po umyciu mam po prostu taką burzę włosów. Ale ja lubię ten efekt. Bardzo lubię, kiedy mam dużo włosów, kiedy one są właśnie takie świeże, miękkie, lejące się. Jak możecie zobaczyć, mam taką długość do ucha, ale teraz zacznę już odpowiadać na pytania. Pytanie numer 1. Czy zapuszczam włosy? Obecnie nie zapuszczam włosów i nie mam tego w planie, ponieważ właśnie do ucha lubię najbardziej taką długość. Dłuższe i lubię długie włosy, ale one mi nie pasują. Ja później wyglądam w nich dziwnie i nie czuję się w tym dobrze. Dlatego nie zapuszczam włosów i regularnie je podcinam, o czym jeszcze wspomnę. Pytanie numer 2. Ulubiona maseczka, odżywka. Ja mam ogromny problem z doborem kosmetyków do włosów, ponieważ moje włosy bardzo szybko się przetłuszczają. Oczywiście to, co teraz powiem, dla niektórych będzie abstrakcją, ale ja nie lubię myć swoich włosów zbyt często. I kiedy widzę, że są świeże, to nie męczę ich. No chyba, że mam jakąś wielką okazję. Ja zazwyczaj myję włosy co 3 dni i wtedy są one takie super świeżości. Ja wiem, że ktoś powie, że ojejku, ja myję codziennie, więc naprawdę nie masz problemu z przetłuszczaniem się. Ja bym chciała myć jeszcze rzadziej, bo nie jest to zdrowe i zauważyłam, że jeżeli wydłużam ten czas, to jest to dużo lepiej dla moich włosów i też dla skóry głowy. Oczywiście zdarza mi się używać batist, ale to tylko w ekstremalnych przypadkach. I tak, wracając do tematu odżywek masek. Cokolwiek nałożę na moje włosy, to te produkty bardzo często mi obciążają. I był bardzo długi okres w moim życiu, kiedy po prostu oprócz szamponu nie stosowałam zupełnie nic. Ponieważ później po dwóch dniach musiałam mieć głowę, albo czasami po półtorej dnia. I to naprawdę nie było przyjemne, kiedy wychodzę tak świeżo po myciu głowy, a te włosy są takie, wiecie, przyklopnięte, przyklejone do twarzy. Mimo że świeże, to jednak nie wyglądają fajnie. Dlatego też zaczęłam szukać produktów, które będą im służyć. Jakiś czas temu postanowiłam przetestować produkty z Balei i właśnie ta odżywka spisuje mi się wprost rewelacyjnie. Nie obciąża włosów, nie skleja ich, włosy są miękkie, nie elektryzują się, są nadal puszyste. Może minimalnie skrócza cały ten czas świeżości, ale jest to jeszcze dla mnie akceptowalne. To jest maseczka, ile dobrze pamiętam, do włosów chyba farbowanych. Ja Wam podlinkuję na dole. Do włosów chyba farbowanych to jest z czerwoną pomarańczą. Sprawdza mi się świetnie, ale ja też zaznaczam. Ja nie mam czasu nakładać jej za każdym myciem. Ja zazwyczaj jestem cały czas w biegu i tą odżywkę nakładam raz na tydzień, czy raz na dwa mycia, raz na trzy mycia. Po prostu wtedy, kiedy mam czas. Udało mi się znaleźć w Avonie super odżywkę w sprayu bez spłukiwania i ona jest z kreatyną. Ma tam oczywiście powodować 7 plusów dla włosów, ale muszę Wam powiedzieć, że ona bardzo nie obciąża i często właśnie tego ostatniego dnia, czyli dnia, kiedy już myję tą głowę lub ostatni dzień przed myciem, lubię sobie spryskać włosy i niedawno miałam taki okres, że włosy dużo mi wypadały i właśnie myślę, że stosowanie tej odżywki mi bardzo pomogło. Bo ją mam jeszcze wcześniej niż tą z Balei i zauważyłam, że jak zaczęłam ją stosować, to wypadanie przeminęło, więc gorąco Wam ten produkt polecam. Pytanie numer 3. Czy farbujesz włosy? Powiem szczerze, że ja nie lubię swojego koloru włosów i bardzo długo je farbowałam na jakieś lekko rudawe, kasztanowe, kombinowałam ciemne blondy. Ale ostatnio stwierdziłam, że nie będę niszczyć tych włosów i dużo ludzi mi mówi, że ten kolor im się podoba, że jest ładny, więc stwierdziłam, że dla własnej panaberki nie będę ich zbyt często farbować.
Myślę, żeby może na wakacje albo później, nie wiem, na jesień już je troszeczkę przyciemnić, ale to na razie są plany. Na razie nie farbowałam ich już chyba z rok albo i dłużej i są według mnie w miarę ok. Pytanie numer 4. Jak często podcinasz włosy? Ja podcinam wtedy, kiedy sobie o tym przypomnę. Wiem, jest to super rozwiązanie, super dbam o te moje włosy. Przeważnie jest to tak raz na 3-4, czasami dłużej, miesięcy. Ciężko mi to powiedzieć, po prostu wtedy, kiedy uda mi się znaleźć chwilę i wskoczyć do mojej fryzjerki, wtedy je podcinam. Lub kiedy zaczynam już przeszkadzać, bo są za długie, wtedy mi się przypomina i je podcinam. Moje włosy w dodatku rosną bardzo szybko, więc kiedy pojawią się na przykład po 4 miesiącach, to odrost jest ogromny i potem są pytania, czemu ty tak długo zwlekałaś? Ale ja zazwyczaj takich rzeczy nie ogarniam. Pytanie numer 5. Czy suszysz, prostujesz, kręcisz? Czym? Powiem tak. Ja staram się jak najmniej ingerować moje włosy. To znaczy, ja ich nie kręcę, bo nie widzę takiej potrzeby, jeżeli już to na wałki. Staram się ich nie prostować i naprawdę, jeżeli ja już wyprostuję włosy, to jest święto lasu, bo nie lubię efektu prostych włosów. Dla mnie ten efekt jest po prostu taki, wiecie, oklepnięty. One są wtedy takie ciężkie, takie jak dla mnie sklejone. Moje włosy źle reagują na prostowanie i tracą swoją puszystość. Dlatego ich nie prostuję. Staram się też ich nie suszyć suszarką, jeżeli to tylko jest możliwe, ponieważ one potem źle reagują. Źle mi się po suszarce układają, szybciej mi się przetłuszczają, to też zauważyłam, oraz strasznie naelektryzowują. Dlatego staram się jak najbardziej ograniczyć suszenie do minimum. Pytanie numer 6. Zdradź jeden włosowy sekret. Szczerze mówiąc, to chyba nie mam takiego sekretu, jakiegoś wybitnie włosowego. Ja lubię swoje włosy, bardzo staram się o nie dbać, często je myć i tak dalej, ale nie mam też jakiejś fazy na włosy, takiej szczególnej. Nie testuję dużej ilości produktów, staram się zmienić szampony często, szukam takich bez SLS-u, bo zauważam, że moje włosy lepiej znoszą te zwykłe, najzwyklejsze, tępe szampony. I dobrze się po nich rozczesują. Jedyny sekret to może to, żebyście starali się szukać szampony jak najbardziej naturalne. Czyli właśnie na przykład Balea mi się sprawdza. Bądź też właśnie inne firmy. Takie, które są albo apteczne, lub jak najbardziej naturalne po prostu. Bo zauważyłam, że te popularne marki typu, nie wiem, Palmolive, Garnier i tak dalej, one strasznie, strasznie oklejają włosy. I później te włosy dużo szybciej się przetłuszczają i wyglądają nieelegancko. I ostatnie pytanie, numer 7. Czy olejujesz włosy? Jakim olejem? Ja Wam powiem, że nie olejuję swoich włosów i nie zamierzam ich olejować. Niestety, ja wiem, jak to jest z olejowaniem. Słyszałam nieraz, że trzeba dobrze te włosy później umyć po olejowaniu, że ciężko się właśnie ten olej zmywa, a trzeba szukać dobrze zmywających szamponu, a że ja już mam tendencję do przetłuszczania się, to po prostu ja już ich nie chcę dodatkowo obciążać. Moje włosy nie są ani suche, ani zniszczone. Staram się o nie dbać, więc nie widzę sensu olejowania ich. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego tagu. Mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu. Podzielcie się ze mną jakimiś trikami na temat włosów. Może macie jakieś fajne produkty, sprawdzone metody, albo wiecie, jak jeszcze bardziej wydłużyć czas niemycia włosów, tak żeby oczywiście one były świeże i ładnie wyglądały. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Trzymajcie się, cześć!